Ludzie z Łodzi, jak tu pięknie pachnie. Zapraszam serdecznie do środka, do piekarni. Pachnie jak dzisiejsza nasza historia. Słuchajcie, nie wiem, czy dam rady przeczytać tekst. Obok mnie gorący, świeżo wyciągnięty z pieca chleb. Pięknie pachnie i do tego słychać takie charakterystyczne cykanie. To stygnie jego skórka. Posłuchajcie. Rzekli tedy do niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Niesamowita historia o chlebie, ale o jakim chlebie? Jeżeli czytalibyśmy troszeczkę wcześniej, to możemy zauważyć, że Pan Jezus dokonuje cudu nakarmienia 5000. I tłum, który był tam obecny przy tym cudzie, szuka Pana Jezusa. Powstaje pytanie, dlaczego Go szukają? Szukają Go i chcą kolejnego znaku. A Pan Jezus mówi im, szukacie mnie dlaczego? Dlatego, że chcecie znowu się najeść, chcecie chleba tego, który widać, którego można dotknąć, który syci oczy, który syci życie fizyczne tutaj na ziemi. On mówi im, pyta ich o ich intencje i mówi, słuchajcie, to nie o to chodzi, nie o ten chleb chodzi, to ja jestem chlebem, chlebem z nieba, który daje wam mój Ojciec. I to jest niesamowity tekst i to jest niesamowite pytanie także do mnie i dla ciebie, z jaką intencją szukasz Pana Jezusa, czego tak naprawdę chcesz od Niego? On powiedział o sobie, że jest chlebem. Czy takiego chleba właśnie szukasz w swoim życiu? Życzę ci, żeby szukać tego prawdziwego chleba, jakim jest Jezus Chrystus w naszym życiu, w naszej codzienności. Tak jak codziennie jemy chleb, karmmy się Bożym Słowem i Chrystusem. Bożego błogosławieństwa.